Witam serdecznie, Mateusz Rosół, Fundacja Stańczyka i... Katarzyna Mitewszyn. Tak, dzisiaj przeprowadzamy wywiad z panem przewodniczącym Rady Bronowic, dzielnicy 6. Pytania będą dotyczyć funkcjonowania dzielnic generalnie i konkretnie w naszej dzielnicy, jakie są Bronowice. I może, Katarzyno, zacznij, proszę. Dobrze, to zaczniemy od tych pytań ogólnych. W zależności od tego, czy pan będzie chciał dokładnie precyzować, to zobaczymy, jak to wyjdzie. I no to nasze pierwsze jest pytanie, jak ocenia pan funkcjonowanie dzielnic w Polsce, tak ogólnie? Znaczy do końca nie mam dużej wiedzy, jak wygląda sytuacja w innych miastach. Z tego co wiem, to w Warszawie są dzielnice, ale one są na mocy ustawy specjalnej i rządzą się innymi prawami, mają osobowość prawną. Można powiedzieć, że są takimi małymi miastami, dzielnice warszawskie. Natomiast nie mam wiedzy, żeby w innych dużych miastach Polski były dzielnice zorganizowane w taki sposób jak w Krakowie. Wiem, że inne miasta podpytywały Radę Miasta w Krakowie, Radę Miasta Krakowa, jak to u nas funkcjonuje, przymierzając się ewentualnie do wprowadzenia takich rozwiązań. Natomiast w kilku miastach funkcjonują tak zwane osiedla i one w jakiś sposób mogą wpływać na swoje otoczenie, być może też dysponują jakimiś środkami finansowymi. Rozumiem. A w jaki sposób, czy widzi, albo co jest według pana takim największym problemem w funkcjonowaniu dzielnic generalnie, że jest takie rozwiązania systemowe, jakiś błąd systemowy, który istnieje według pana w ramach, który jakby kieruje radami. To znaczy chodzi mi właśnie o taki główny problem w samym funkcjonowaniu. To znaczy ja powiem tak, no rok temu obchodziliśmy jubileusz 20-lecia istnienia i działalności dzielnic krakowskich. Było to szczególne wydarzenie dla mieszkańców Krakowa. I chcę powiedzieć, że te rozwiązania, które zostały wprowadzone, ten pomysł jest dobry i sprawdza się w życiu. Natomiast można by tutaj jeszcze w statutach dzielnic wprowadzić taką innowację polegającą chociażby na tym, że mieszkańcy mogliby mieć możliwość kreowania pewnych rzeczy, to znaczy na przykład z inicjatywy uchwałodawczej. W jaki sposób unormowany, że jakaś liczba mieszkańców przygotowuje projekt uchwały i powiedzmy miałaby na przykład możliwość wprowadzenia go na sesji poprzez radnych. Chociaż to też właściwie tak się dzieje, bo okręgi wyborcze nie są duże. Praktycznie rzecz biorąc, każdy radny ma możliwość nawiązania kontaktu z każdym mieszkańcem ze swojego okręgu, można powiedzieć sąsiadem. No i jest sytuacja tego typu, że na osiedlu Widok jest blok, nie pamiętam jaki numer, ale 11 klatek, 11-piętrowy, jest to okręg wyborczy. No, czyli rzucić zaproszenia do skrzynek dla powiedzmy tego okręgu wyborczego, to jest wyjechanie windą na górę, wrzucenia, prawda, do drzwi, czy powiedzmy na dole nawet do skrzyneczek i umawiam się na spotkanie w klubie Jordanówka, w klubie kultury Jordanówka, usytuowany w środku osiedla i podejrzewam, że jeśli temat jest pilny i ważny do rozwiązania, to mieszkańcy przyjdą. Ja na przykład takiego problemu nie mam. Na te spotkania, które organizuję o jakimś konkretnym temacie, przychodzą ludzie, bo chcą usłyszeć, o co chodzi, jakie są proponowane rozwiązania, czy nawet podjąć decyzję. Także i na takich spotkaniach rodzą się projekty uchwał, albo o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego, albo w remontowaniu danej ulicy. No i radni to już przekładają na ten język taki, że tak powiem, tutaj proceduralny. A czy według pana w samo funkcjonowanie jakby ramy prawne, to znaczy jakby uprawnienia samej rady są wystarczające, czy też tutaj można by było coś zmienić w samym ustawodawstwie? Nie, myślę, że tutaj jest wszystko w porządku.
Bardziej bym szukał, że tak powiem, wzmocnienia dzielnic poprzez zwiększenie środków finansowych na rzecz dzielnic. Że te środki, którymi dzielnica dysponuje, a w sumie na priorytety to jest 500 tysięcy, to jest pół miliona, ktoś by powiedział, ale prawie 9 obszarów, na które te środki są przeznaczane i Rada ma je podzielić. To jak to podzielimy na te 9 obszarów, to już mamy jakąś śmieszną kwotę, można tak powiedzieć, a jeszcze przykładowo na oświatę, gdzie mamy 12 placówek oświatowych, jak te 40 tysięcy czy 10 podzielimy, to się okaże, że jest po 5 tysięcy. No. A z kolei każda placówka, no to tak, organizuje konkursy, jubileusze, uroczystości, no może chciałaby kupić książki do biblioteki, inne wyposażenie, sprzęt, nie mówię już o drobnych remontach czy awariach. Więc pokazujemy skalę problemów. No ale z drugiej strony dzielnica też ma w dyspozycji środki finansowe na zadania powierzone i różnie one się układają, ale przykładowo już na prace remontowe szkół to jest to kwota 300 tysięcy i tu już troszkę no, można podziałać, można coś zrobić, coś zaplanować, choć to jest też kropla potrzeb w morzu. A czy patrząc na dzielnicę jako organ pomocniczy, czy według Pana w takim organie partie polityczne mają duży wpływ? Znaczy nie chodzi mi tutaj o konkretne przykłady dzielnic, tylko czy jest to element, który może być potencjalnie, może wywierać na ten element w partia polityczna wpływ jakikolwiek, albo czy jest duży, mały według Pana? To znaczy ja powiem, może oponenci, czy powiedzmy ci, którzy nie są zadowoleni z tego, że istnieją w ogóle dzielnice, doszukują się w tym jakiegoś, nie wiem, zła czy czegoś niestosownego, ale tak nie jest, bo oczywiście podczas wyborów kandydaci, rejestrując się, szukają poparcia. Albo znajdują je w organizacjach pozarządowych, przykładowo na terenie dzielnicy Bronowice działa Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, bardzo wrośnięte w pejzaż Bronowic i udziela na przykład rekomendacji. Wtedy radny ma przy powiedzmy tam poparciu napisane popiera Towarzystwo Przyjaciół Bronowic. Może to być przykładowo ma Polski Związek Emerytur Instytutu Osób Niepełnosprawnych. Może to być jakaś fundacja, która poprze kandydata. No i też może poprzeć partia polityczna. Po pierwsze nie oznacza to, że kandydat musi przynależeć do partii, bo tak nie jest. Partie szukają, otwierając się na środowiska ludzi znanych, czy którzy chcą działać, bo to też pokazuje to, że partie są otwarte i szukają właśnie ludzi, którzy, że tak powiem, znani są w środowisku i chcą pracować na rzecz danego środowiska. I oczywiście są też członkowie partii, którzy powinni, jeśli już są członkami partii, iść ze sztandarami partii i z logo. Nie wstydzić się, nie bać, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Platforma Obywatelska. Natomiast jeśli odniosą porażkę, to muszą wyciągnąć wnioski. No, coś się stało, może 4 lata pracowaliśmy źle, zostaliśmy źle ocenieni, ale i to jest jedna rzecz. Natomiast nie ma czegoś takiego w dzielnicach, że polityka odgrywa rolę, że tu się mówi, że są jakieś zasady, że partia to tam, nie wiem, będzie dominować. Nie ma czegoś takiego. No, w naszej dzielnicy, no nie chciałbym, no nawet nie wiem, czy nie. No to może już właśnie do tak samej już dzielnicy, to dojdziemy. No, ale w każdym bądź razie, nie, tutaj, partia zaczyna się i kończy się w zasadzie na udzieleniu loga, prawda? I ewentualnie, jeśli się sparzy, że udzieliła rekomendacji osobie, która no, okazała się, mówię bardzo ostro, niegodna, no to może mieć pretensje do siebie, że łatwo uwierzyła, ale tak to tylko
na zasadzie tego poparcia w trakcie wyborów samych. A czy jest jakaś rzecz albo rzeczy, które według Pana powinny ulec zmianie w funkcjonowaniu dzielnicy? Znaczy chodzi właśnie też o uprawnienia, o możliwości pełnienia jakiejś funkcji również. Znaczy powiem tak. Albo może za dużo ma uprawnień rada jako... Nie. Tu jest okej. Ja myślę, że to są naprawdę mechanizmy wypracowane, sprawdzone w działaniu. Natomiast ja bym się osobiście na przykład zastanawiał nad ewentualnie obniżeniem liczby radnych w poszczególnych dzielnicach. I to jest jeden taki element. Nawet chyba trwają prace w Radzie Miasta w tym temacie. I jeśli urodzi się ten pomysł, że on zostanie przelany jakby już na papier w formie zmiany w statucie, to będzie możliwość, tak powiem, decydowania przez Radę Miasta o liczbie radnych. I to jest zasadne. Myślę, że nie byłoby problemu, gdyby było na przykład 15 radnych w naszej dzielnicy. To z mojego doświadczenia, nie wiem, czy to jest duże, czy małe doświadczenie, 10 lat mija w tym roku, bycia radnym. I byłem przewodniczącym Komisji Edukacji, później w poprzedniej kadencji przewodniczącym Rady, teraz ponownie zostałem wybrany na przewodniczącego Rady Dzielnicy. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, że 15, 16 radnych, może nawet 14, nie byłoby to z uszczerbkiem dla działania Rady Dzielnicy, aczkolwiek radni musieliby się trochę więcej wysilić, bo już nie jeden blok przykładów, jak mówiłem, tylko to może takie półtora czy dwa. Nie 4-5 ulic, ale 10 ulic będą mieli pod swoją opieką. Więc no, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, można by się było zastanowić nad zmniejszeniem liczby członków zarządu. W tej chwili jest 5. Myślę, że nie byłoby problemu, gdybyśmy tą liczbę zmniejszyli do 3. No, przewodniczący, zastępca, ewentualnie i członek zarządu. I myślę, że spokojnie też dałoby się podołać zakresowi obowiązku. Mhm. Więc to jest taki drugi element. I trzeci, myślę, najważniejszy, to jest budżet. A chodzi mi konkretnie o to, że dzielnice powinny otrzymać pulę pieniędzy i swobodnie ją dzielić, czyli planować wydatki. Samodzielnie. Teraz nam się narzuca, poza priorytetami. Priorytety faktycznie spokojnie dzielimy, przeznaczamy na to, co uważamy za stosowne. Natomiast narzuca nam się, że na przykład na drogi, remonty dróg chodników 1 000 000 zł, na remonty szkół 300 tysięcy, jak pokazuje, no śmieszne pieniądze, tam 40 czy 30 tysięcy na remont infrastruktury sportowej, na zieleń powiedzmy tam 270 tysięcy. A co to oznacza? To oznacza, że w jakiś sposób te wydatki są sztywne. I teraz dam przykład taki. No, potrzebujemy wyremontować dach w szkole, bo cieknie, zieleje. Mamy 300 tysięcy, cały remont kosztuje 400. Znaczy braknie nam, czyli albo część dachu zrobimy, a część nie dopiero w następnym roku. I to nie jest dobra rzecz, prawda? Ale moglibyśmy wtedy spokojnie wziąć z dróg sobie, nie zaplanować mniej na drogi. To w tym roku budżetowym mniej wyremontujemy chodników, ale załatwiamy sprawę dachu. W następnym roku może mniej damy na edukację, a więcej na ten, albo na zieleń. A jak na przykład na zieleń już nie potrzebujemy, to czasami tak, chociaż jeszcze nie, bo zaległości są duże, ale czasami może się zdarzyć tak, że ktoś coś na siłę robi. Czyli większa elastyczność budżetowa. Tak, swoboda, możliwość planowania budżetu, czyli powiedzmy podziału tych środków na poszczególne zadania, poszczególne obszary. I to by dawało taką też radość i satysfakcję z tego, że kreujemy ten budżet, prawda? I wsłuchujemy się w to, co mieszkańcy potrzebują, co potrzebują dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych. No i to miałoby sens i też chyba prace w tym duchu idą. A czy dobrym pomysłem byłoby zwiększenie wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady? Jako formę gratyfikacji, że są zaangażowani w Radę? Albo że zmniejszenie tego wynagrodzenia, jak Pan uważa? Czy są w porządku? Ja myślę, że tak jak się to gdzieś ukształtowało od dłuższego czasu i to jest
myślę, dobra rzecz. Ani mimo, że nie obniża, ani nie podwyższał. Znaczy te pieniądze dla radnego szeregowego, ta dieta właśnie, bo to jest dieta, ani to nie ma ubezpieczenia, składek od tego nic, to jest jakby zwrot kosztów pracy, nakładów, powiedzmy radnego. To też tutaj niektórzy mieszkańcy, powiedzmy, nie do końca wiedzą. Są na, no taki, no trudno ocenić, no 280 zł czy ile, no to nie jest to jakaś duża kwota, prawda? A czy miałoby sens na przykład wprowadzenie czegoś takiego, że radni właśnie są jakby tak pro bono radnymi, że nie dostają nic? Czyli że to byłyby osoby tylko zaangażowane. Czy też może jakoś rozliczać tych radnych pod względem skuteczności albo działania? Tak, ja bym powiedział tak. Tak było na początku i łapanki się robiło, żeby, prawda, dogrywki, żeby ktoś jeszcze się przyjął i zarejestrował i tak dalej. Znaczy powiem tak, jeszcze jako społeczeństwo, jako powiedzmy no, ludzie żyjący w tych realiach naszych, nie zarabiamy na tyle, prawda, żeby móc się tak do końca poświęcić pracy samorządowej, społecznej, aczkolwiek łatwiej się poświęcić społecznej, prawda, dla niepełnosprawnych, powiedzmy, czy osób starszych, czy chorujących, bo to jest takie bliższe sercu, niż no tam jakieś urzędnicze trochę sprawy, czy tam chodnik, czy jakieś, to jest jakby inny obszar. I teraz tak, no trochę za biedni jesteśmy, prawda? Więc jeśli ktoś poświęca czas, ale jeśli go faktycznie zostaje radnym, to go musi poświęcić. I to, tak jak mówię, no przykładowo są radni, są w czterech komisjach, prawda? Komisje się zbierają, powiedzmy, no co najmniej raz w miesiącu, ale i bywa tak, że muszą się zebrać dwa razy w miesiącu, prawda? To już jest 8 posiedzeń. No jedne trwają pół godziny, niektóre czasami półtorej i dwie, prawda? Ale to nie jest też tylko to. To jest udział. Jeśli jest przewodniczący Komisji Edukacji albo nasza przewodniczący Komisji Kultury, to znowu są uroczystości, konkursy, imprezy, takie spotkania czy inne, gdzie jako przewodniczący deleguję. Znaczy, no, jest zaproszenie, jeśli ja nie mogę też wziąć udział, czasami są w tym samym czasie w trzech szkołach, to ja idę do jednej, szef Komisji Edukacji idzie do drugiej, a kultury do trzeciej, a jak nie, to członek szeregu pana. No tak staramy się utrzymywać tą gradację, powiedzmy tutaj, kto kim jest, jaką rangę. To jest uczestnictwo, to jest tak samo soboty, niedziele. I teraz to jest naprawdę dużo czasu, który trzeba poświęcić. No, dojechać, przyjechać, no, spotkać się. Czyli obecna sytuacja jest porządkiem. Nie jest to jakieś, tak, przechylenie w jakąś stronę, o, radny zwykły tam zarabia, nie wiem, 1000 zł, jejku, no, to bym się już sam zdziwił. To jest takie naprawdę wyważone i powiedzmy, no, szef komisji, no nie chciałem powiedzieć, tam chyba 400 zł. Jakoś nie przywiązuje wagi do tych cyferek tam, jeśli chodzi o te pieniądze. Przewodniczący komisji to już ma dietę solidną, ale tak jak mówię, no ja jestem w tej dobrej sytuacji, to chcę podkreślić, że jestem na emeryturze. Nie od dawna, ale od niedługiego czasu, ale proszę mi wierzyć, że i tylko, znaczy, no nie chciałem, żeby tak może przyjaskać, ale wychodzę rano, wracam wieczorem i naprawdę cały swój czas poświęcam na pracę w samorządzie, czyli po pierwsze dzielnica, po drugie tak się złożyło, że jestem też radnym miasta od Krakowa, jeśli chodzi o radę miasta Krakowa. Jeszcze współzakładałem, pracuję społecznie w kilku organizacjach pozarządowych. Dla osób starszych, dla niepełnosprawnych i też dużo czasu tam poświęcam, bo organizuje się dla nich, powiedzmy, to życie takie, czy to rehabilitacja, czy sport, czy rekreacja, tudzież inne historie. To wymaga naprawdę czasu, ale ja lubię ruch i nie wyobrażam sobie, żeby, no nie wiem, siąść na kanapie, taki siedzi, jak to jest, na kanapie siedzi lenny, nic nie robi, niewyobrażalne. A może to wynika stąd, że byłem człowiekiem sportu i cały czas człowiek, że tak powiem, ruszał się, no, niewyobrażalny. No
i powiedzmy ten, no powiem tak, małżonka mówi, gdybyś tą swoją energię przerzucił na robienie interesów, to byś był milionerem. A ja mówię, a ja jestem milionerem serc i to mi wystarczy. I tego się trzymam. Bardzo dziękujemy. Naprawdę jestem pod wrażeniem, przynajmniej, że dzielnica ma takiego przewodniczącego. A wracając... No, ale to ja tak trochę się tutaj pochwaliłem i tak ten, ale nie. Mówię szczerze, natomiast mieszkańcy weryfikują i muszę powiedzieć, wbrew pozorom, kierują się naprawdę mądrością i niejednemu się wydawało, jaki to ja wielki radny, prawda, a okazuje się, że w następnych wyborach wymieciony. Ja muszę powiedzieć, że systematycznie od pierwszej kadencji powiększam ten krąg osób, które obdarzają mnie zaufaniem, coraz więcej. No, efektem tego było też to, że jak wystartowałem do Rady Miasta, to nie zostałem się od razu. Zająłem to najgorsze miejsce dla sportowca tuż za podium, czyli to pierwsze pozamandatowe miejsce, które najbardziej boli. No, powiem tak, być może wielu by bolało. Mnie nie bolało. Wystartowałem, bo w różnych rozmowach, przy różnych okazjach, przy różnych spotkaniach, tak troszkę jakby no, sąsiedzi, mieszkańcy też mówią, no ale panie przewodniczący, no to pan już 8 lat, to do Rady Miasta, pan się tu sprawdza, to warto pana zagospodarować tam. No i tak jakoś człowiek dojrzewał i sobie w końcu powiedział, dobrze, to może faktycznie spróbuję, też zobaczę, jakby mieszkańcy ocenią. Troszkę brakło, ale ja z tego tytułu, że tak powiem, nie rozdzielam szat, nie traktuję to jako porażkę, traktuję to jako sukces. No, w sumie ponad 1700 osób oddało na mnie głos. Ale za rok czasu okazało się, że mój kolega, który tam mnie wyprzedził, Patryk Nenburg, zrezygnował, bo mu się tak życie poukładało, musiał zrezygnować, wyjechał do Wrocławia. No i zostałem zaprzysiężony rok temu i działam i staram się to znowu zrobić rzetelnie. A wracając do funkcjonowania dzielnic w Krakowie, czy tutaj widzi Pan jakieś problemy, możliwości, zmiany? Jak to według Pana wygląda już na naszym krakowskim terenie? Ja bym był ostrożny do jakichś rewolucyjnych zmian. Wróciłbym jeszcze do tego, co wcześniej powiedziałem. Po pierwsze, elastyczność w sensie zapisu w statucie, że dzielnica może liczyć do 20 lat, do 21 na przykład, zależy od liczby mieszkańców, do 21 radnych. A dać tą możliwość zadecydowania Radzie Miasta, no wiadomo, po zasięgnięciu opinii szefów dzielnic i tak dalej. Natomiast teraz tego nie można zrobić, bo to jest zapis ustawowy, więc musi być inicjatywa zmiany zapisu w ustawie. Tam są jakby sztywne te zapisy, więc w tym kierunku idą prace, żeby doprowadzić do zmian zapisów w ustawie i wtedy będzie do. I w zależności od liczby mieszkańców, od powierzchni, no można tutaj zmniejszyć tą liczbę radnych. To też da jakieś oszczędności, no finansowe, umówmy się. Dwa, może faktycznie nie pięcioosobowy, a trzyosobowy zarząd. Jest koncepcja, żeby na przykład byli radni wybrani i oni by tutaj decydowali tak jak teraz nad sposobem wydatkowania środków, na co je przeznaczyć, powiedzmy. Natomiast, żeby z kolei na przykład zarząd, nie wiem czy przewodniczący, był tylko wiceprzewodniczący, jako urzędnicy. No, taka konstrukcja radni radnymi, tak jak prezydent. Prezydent bierze i zarządza miastem, ma władzę i tak dalej, a radni tą uchwałodawczą stronę. Tak? I też jest taki pomysł, żeby na przykład no, przewodniczącym byli osoby zatrudniane z zewnątrz, czyli no, tak sobie wyobrażam, doświadczone osoby w zakresie działalności w samorządzie,
przy pracy w samorządzie, powierzałby się taką funkcję, a radni by przygotowali te projekty uchwały, tam wskazywali, na co wydać, powiedzmy, pieniądze. Natomiast no, przewodniczący tak teraz pewnie odpowiadaliby za realizację tych zadań, wiązywanie się z realizacji uchwał i organizacji pracy biura, jak i no, pracy rady. No takie pomysły są. Ale ja bym raczej pozostał w tym kontekście przy tym układzie, który jest, że to radni wybierają przewodniczącego i zarząd, bo znaczy tutaj gdyby widziałbym może większą możliwość konfliktu, być może tak mi się wydaje, że to a rada co nam tam przewodniczący będzie tam z nadania jakiegoś tam, to mogą złośliwości trochę robić. Tutaj bardziej jest to na zasadzie właśnie wypracowywania wspólnych stanowiska, dochodzenia do tego co byśmy chcieli zrobić, na zasadzie ucierania się jakichś decyzji, jakichś, że tak powiem, historii. A czy w Krakowie można zauważyć wpływ partii politycznych na funkcjonowanie poszczególnych dzielnic, albo już przechodząc na nasz Kraków? To znaczy, powiem tak, że jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to ponieważ jest kryzys, no to on jest widoczny wszędzie. No. I trzeba restrukturyzować oświatę, szuka się oszczędności poprzez racjonalizację wydatków w każdym obszarze, czy to jest pomoc społeczna, czy kultura, czy sport, więc to dotyka wszystkich i dotknęło też dzielnice w jakimś sensie, ale przynajmniej radni Platformy Obywatelskiej w tym budżecie na przyszły rok, no prezydent jakby obciął wydatki na priorytety, a radni dołożyli, czyli zrekompensowali to. Budżet został już uchwalony w dniu wczorajszym, więc dzielnice pozyskały te wcześniej jakby troszkę obcięte środki czy zabrane. I to jest także tutaj pomagają. No poza tym radni też we współpracy z przewodniczącymi, i to się nie mówi, że akurat nie może być przewodniczący z Platformy Obywatelskiej, tak jak ja, ale tak jak mówię, jest chyba 7 osób z Platformy w Radzie, więc żebym został wybrany, to musiałem do swojego przekonać te osoby do swojego programu, do sposobu prowadzenia dzielnicy, zarządzania dzielnicą, no i jeszcze co najmniej te 4 osoby. Poparcie miałem na poziomie 15 głosów, w głosowaniu tajnym, więc to niezależni, że tak powiem, radni zagłosowali na mnie, prawda? Więc to jest ten jeden aspekt, ale radni z miasta też są wybierani nie gdzieś tam w próżni, tylko też w poszczególnych dzielnicach, tylko że okręg to jest czasami 2 albo 3 dzielnice i oni też współpracują z nami. Czy byłem w Radzie, teraz mam jakby podwójną siłę, bo jeszcze jestem radnym, ale czy byłem, czy nie byłem, czy w poprzedniej kadencji zwracałem się do radnych, wszystkich radnych i udawało się pewne rzeczy jeszcze uzyskać, zwłaszcza takie, na które no, dzielnicy by nie było stać, bo no, dzielnica ma 300 tysięcy, nie wybuduje hali, a wybudowaliśmy w szkole podstawowej numer 50 w pierwszym etapie przeznaczyliśmy 100 tysięcy na projekt budowy hali. Radni wgłosowali to do budżetu, wgłosowali swoją poprawką. Rok było taki trochę przerwy, bo kryzys, ale w ubiegłym roku przeznaczone zostało 3 miliony na dokończenie budowy hali i tą halę już oddaliśmy do użytku sportową przy szkole podstawowej numer 50 w Bronowicach Małych. Idziemy dalej. W tym roku do budżetu wpisaliśmy projekt na budowę sali gimnastycznej, już nie hali, ale sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 138 w Mydlikach na ulicy Wierzyńskiego, która nie ma, no, od początku nie miała sali gimnastycznej, więc
widać ten progres, prawda? Że dzięki współpracy z radnymi miasta dzielnice mogą też realizować projekty duże, które wykraczają poza możliwości samej dzielnicy. I takich przykładów jest więcej, bo nie ukrywam też, że przy współpracy jakby z Radą Miasta, czy już też z jednostkami miejskimi i jakby trochę tak patrząc perspektywicznie, Holendrzy wybudowali boisko w naszej dzielnicy, przy szkole podstawowej nr 93, chociaż wskazano im 5 lokalizacji, objechali te wszystkie lokalizacje. Z tych 2 lokalizacji zostały ostatecznie 2 wybrane, z tego co wiem to na Ruczaju, dzielnicy 8 i u nas dzielnicy 6. I stała się rzecz następująca, o tym, że Holendrzy wybrali to boisko, zadecydowały pieniądze. Ale powiem w jaki sposób. Jako dzielnica został wybudowany Orlik wcześniej, rok wcześniej, przy zespole szkół nr 8, przy Mynówce Królewskiej, w ramach tego programu rządowego. I po wybudowaniu tego Orlika mieliśmy perspektywę roku 2012. Ja zaproponowałem przeznaczenie środków finansowych na budowę drugiego Orlika, na projekt w szkole 93. Oczywiście część radnych powiedziała, jaki program Orlik 2012 się kończy, nie wszystkie dzielnice mają jeszcze Orlika, to są zablokowane pieniądze, nie ma sensu. Czy pan da sobie rękę uciąć? Ja nie, ręki sobie nie dał uciąć, bo mi jest potrzebna, ale nie interesuje mnie, czy inne dzielnice mają Orlika, czy nie. Ja uważam, że należy wykorzystać szansę, program jeszcze trwa, przeznaczyć pieniądze na projekt, a ja zrobię jeszcze wszystko, żeby zrealizować to. Jeśli nie będzie takiej możliwości, nic nie stoi na przeszkodzie w trakcie roku, jak się wielokrotnie później robi, przesunąć te środki na coś innego, konkretnego. No i okazało się, że te pieniądze zadecydowały o tym, bo jak Holendrzy przyjechali, najpierw pojechali na Ruczaj, obejrzeli, przyjechali tutaj, to mi się fajnie nawet podobało. No i dyskusja, proszę zadecydować gdzie. No, zaczęli się tam skrywać po głowie. A dyrektor Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej, przedstawił krótki temat, ale tutaj mam pieniądze na projekt. Do Orlika, ale są. To Holendrzy to proszę tu robić. Decyzja zapadła. Czyli te pieniądze zaprogramowane na projekt Orlika wykorzystane zostały na projekt budowy boiska przez Fundację Cruyffa. I temat zamknięty. Jak zrobiliśmy, jak już decyzje zapadły, to była powiedzmy końcówka roku, na przełomie maja, czerwca Mistrzostwa Europy, należało zdążyć, czyli przetargi, projekt, pozwolenie na budowę, przetargi, te wszystkie historie. Ale to jest jeden wycinek. Drugi wycinek jest taki, że szkoła wyglądała koszmarnie. 1000-latka, tam z lat 60., czyli czarna, brudna, z wypadającymi oknami. Więc wpisaliśmy z kolei do budżetu miasta, do programu termomodernizacyjnego tą szkołę, dlatego, że jak przyjadą telewizję z całego świata i będą kręcić oddanie boiska, no to zobaczą slums. Więc to zostało wpisane. Dbałem o to, żeby, bo tam było kilkanaście w sumie placówek, żeby pierwszy przetarg i zielone światło dostała szkoła 93, żeby zdążyć z tematem. A dopiero następne, żeby ZEO sobie tam pracowało. To jest jedna. Trzeba było dobudować, przebudować drogi dojazdowe, drogę dojazdową. Wymienić plac zabaw, znaczy ten, no plac zabaw, prawda, bo te płytki były już stare, zmurszałe, pokrzywione, więc ten, niezależnie od tego jeszcze naprawić i odmalować ogrodzenie. I tu też jako dzielnica dołożyliśmy drugą cegiełkę, kolejne 40 tysięcy złotych. Rodzice społecznie też pracowali, malowali, dzieci, także piknik się z tego zrobił. Kapitalna sprawa, integracja środowiska niesamowita. I teraz były momenty takie, że 100 pracowników tam pracowało, sprzęt ciężki, wywrotki, koparki, trzeba było zbiornik retencyjny jeszcze okazuje się doprojektować i dobudować, żeby te zbiera wody, żeby tam nie zatykały się studzienki. Zdążyliśmy, wszyscy zdążyli, zrobione na tip-top, łącznie z termomodernizacją, piękna, kolorowa szkoła,
No i powiem tak, że progres poszedł tylko dlatego, będę się chwalił, że przewodniczący powiedział, dajemy 45 tysięcy na budowę Orlika. Orlik zrobił ten cały bałagan. Te 45 tysięcy złotych. Bo poszłoby na rucza, nie byłoby w termomodernizacji, nie byłoby pewnie ogrodzenia, bo te pieniądze tam były na coś inne, jeszcze przekładali. Czyli jakby patrzenie w przyszłość, stawianie sobie celu gdzieś tam do przodu, a nie narzekanie, a czy wyjdzie, a czy nie wyjdzie. A czy tutaj była jakaś trudność polityczna też, czy tutaj jakby było... Nie, wszystkie, mało z tego, ta, jeśli chodzi o te sprawy dotyczące dróg dojazdowych, powiedzmy, tych wszystkich innych, Holendrzy dali boisko. Czyli tutaj nie było żadnej... Ale resztę, wszystkie rzeczy, skarpy, nie skarpy, tamte historie, to wszystko trzeba było... że tak powiem, znaleźć pieniądze w trakcie roku i muszę powiedzieć, że rozmawiałem z wszystkimi radnymi i nie było takiego, kto by nie podniósł ręki za tym, że trzeba przeznaczyć środki na właśnie drogi dojazdowe, za chwilę tam na ten zbiornik. Po prostu cały czas były zmiany w budżecie, bo to nie było planowane. Także mówię, jak to się mówi, radni wszystkich opcji. No, jak jest cel, jak jest konkretna rzecz, to tu nie ma jakichś podziałów, jakichś takich historii. Rozumiem, panie przewodniczący. A czy jest jakaś rzecz jeszcze, o której pan nie powiedział, którą pan by zmienił w Krakowie w funkcjonowaniu dzielnic? Czy coś możesz panu przychodzi do głowy? Jeżeli nie, to po prostu możemy przejść do następnego pytania. Nie, no myślę, że to były takie te dwa najważniejsze punkty, które wcześniej... Okay. I teraz, jak by pan ocenił funkcjonowanie swojej własnej dzielnicy już? Powiem tak, no... Cieszę się, że jest liczna grupa radnych, która pracuje i to pracuje dobrze, niektórzy ciężko, jeśli można użyć takiego słowa, ale jednym słowem wywiązują się rzetelnie ze swojej pracy. Zwłaszcza, że dla mnie jest też taką niespodzianką, że jest też sporo właśnie młodych radnych, którzy jakby szybko odnaleźli się w tej nowej roli i cieszę się z tego powodu. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. A czy jest jakaś rzecz, którą można byłoby poprawić w tym funkcjonowaniu? Trudne pytanie. Może jakieś rzeczy techniczne, logistyczne, personalne? Nie wprowadzałbym tu jakichś zmian, czy powiedzmy jakiejś rewolucji. W zasadzie wszystko jest poukładane. Także jak coś działa dobrze, to raczej nie należałoby tego zmieniać. To się może popsuć. A jak ocenił pan komisje, które pracują w ramach Rady? Komisje pracują, uważam, dobrze, natomiast no może nie wszyscy są zadowoleni, ale jak to w życiu, no ale tym, jak to się mówi, no nie należy się przejmować. Ja myślę, że następne wybory zweryfikują radnych, że tak powiem, czy na tyle byli aktywni, na tyle, że tak powiem, współpracowali z mieszkańcami, na tyle realizowali ich, powiedzmy, postulaty, prośby. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że istotną umiejętnością radnego jest przekonanie, na tym polega demokracja, przekonanie większości do swojego programu. To, co chce zrealizować, jeśli przekona większość, no to będzie to zrobione. Jeśli ktoś nie ma tej zdolności dogadywania się w pewnym sensie, przekonywania do swoich racji, no to jest w kłopocie, ale to już jest jakby poza mną. Czyli to już jest jakiś problem, który można było ewentualnie poprawić, bądź też zmodyfikować w ramach funkcjonowania dzielnicy. Pana rozumiem? Czyli jakieś może szkolenia dla tych radnych? Nie, powiedziałbym inaczej, ale to inaczej. Z umiejętności miękkich na przykład. Czasami, powiem tak, czasami można, znaczy inaczej, podczas wyborów można zrobić piękną ulotkę,
nawet się nie spotkać z mieszkańcami, bo wiem także, że niektórzy kandydaci się w ogóle nie spotykali, ale papier wszystko przyjmie, czyli wpisuje wszystko, tylko że okazuje się, że tak naprawdę nie umie rozmawiać z ludźmi, prawda? Okazuje się, że mam jakąś fantastyczną zdolność do obrażania. No to ja gratuluję takim radnym, bo oni dla swoich mieszkańców nie zrobią nic. Bo jeżeli ktoś kogoś obrazi raz, drugi, trzeci, no to, ja się nie dziwię, że później jak przyjdzie z prośbą, żeby tam, nie wiem, kosz na śmieci postawić, to powiem, nie postawimy to, ale powiem, nie, postawimy gdzie indziej. No mogą być takie złośliwości, prawda? Mogą być. No ale na tym demokracja polega, że większość decyduje, powiedzmy, o tym, co będzie realizowane i robione, ale to też dotyczy mieszkańców. Ja pamiętam jak dzisiaj kwestia była wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu, czyli na dwóch ulicach wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Na zasadzie jakby koła, że wtedy wygeneruje się miejsca postojowe, przynajmniej po jednej stronie, nie będzie obcierania lusterek, rozbijania, harowania samochodu i tak dalej. Taki przykład. Zorganizowałem spotkanie i przyszło bardzo dużo ludzi, ponad 100 kilkadziesiąt, to było w poprzedniej kadencji jeszcze zresztą. Decyzja była krótka, były dwie listy. Jestem za lub przeciw. I proszę sobie wyobrazić, że jeden głos zadecydował, że na jednej wprowadzimy, ale to będzie taka połowiczna trochę reorganizacja, a na drugiej nie, bo się mieszkańcy nie zgodzili. Jednym głosem. Ja mówię, trudno, wygrywa demokracja, mamy decyzję, proszę bardzo, proszę sobie jeszcze sprawdzić. No ludzie, nie jest po naszej myśli, no ale przegraliśmy tym jednym głosem. Na tym to polega, no. Także zwyciężyła ta inna opcja. Jednym słowem, czasami, powiem brutalnie, niewykształcenie i tytuły, a umiejętność rozmawiania, umiejętność zjednywania sobie ludzi, bycia takim otwartym, no a czasami serdecznym, że tak powiem, powoduje, że mieszkańcy będą mieli być może w danym swoim okresie więcej zrobione. No jest taka trochę brutalna, ale prawdziwa prawda. Ja muszę powiedzieć, że spotkałem się z mieszkańcami i rozmawiałem na ten temat i powiedziałem, no niestety być może Państwo złego wyboru dokonali, bo ja już na to wpływu nie mam. No mówię brutalnie, no jak ja mogę mieć wpływ, że ktoś ma charakter ciężki, powiedzmy i tak dalej. Ja już tam pominę inne sprawy. Czyli tu już właściwie przeszliśmy, przepraszam, płynnie do jakby oceny radnych, albo jak też oni funkcjonują. Czy jakby też jest jakaś Pana sugestia co do tego, jak właśnie Pańscy radni funkcjonują? Radni z Pana dzielnicy. Znaczy ja jestem zadowolony. Realizujemy naprawdę bardzo dużo rzeczy. Chcę powiedzieć, że nadrobiliśmy straty w ogóle z poprzedniego roku. Wykonaliśmy już na dzień dzisiejszy wszystkie prace remontowe w zakresie dwóch chodników na przykład. Mało z tego na tam jakieś małe przekroczenie, chyba o 2-3 tysiące wyszło nam, ale to już problem, czy miasto zapłaci, czy będzie to jakby trochę sponsorowane. Nadrobiliśmy zaległości z ubiegłego roku, jak ten mocny kryzys taki przyszedł i nam dwie inwestycje nie zostały zrobione, to w tym roku wpisałem do budżetu miasta i to już jest zrealizowane, to jest ulica Balicka, część ulicy Balickiej z odwodnieniem i ulica Sewera. No, czyli powiedzmy, nie, naprawdę i wszyscy się angażują, wszyscy, że tak powiem, robią spotkania, przyjmują zgłoszenia, przedstawiają to na Radzie i z tego rodzą się decyzje, konkretne uchwały. No aczkolwiek jest grupa radnych też, która konstytuuje te wszystkie niektóre rzeczy, jest niezadowolona, no ale to już trudno. A teraz chcieliśmy przejść do mieszkańców dzielnicy. Jak by Pan ocenił ich zaangażowanie, o ile jest zaangażowanie? To znaczy powiem tak, zawsze
jak jest wszystko ok, no to jakby to zaangażowanie troszkę tak jest mniejsze, prawda? Bo jest wszystko w porządku. Ale muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem, no to tutaj potrafią się mieszkańcy zmobilizować i walczyć o swoje i to jest ta dobra rzecz i powiedzmy pokazują wtedy charakter. No mamy takich parę punktów zapalnych, dość mocnych. Jeden to jest sprawa dotycząca terenu Sanelu, spółdzielni, Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych przy ulicy Bandkiego, która zatrudnia osoby niepełnosprawne w liczbie ponad 130, w tym ponad 90 osób niewidomych, niedowidzących. Czyli z jednej strony daje pracę, zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych. Chce się też rozwinąć, czyli chce lekko rozbudować ten swój zakład produkcyjny, żeby być konkurencyjnym na rynku, bo bardzo trudno jest o to, żeby po pierwsze wyprodukować w miarę tanio, sprzedać i żeby ten asortyment też był dobry. Prawda? Czyli trzeba ponieść jakieś pewne nakłady na technologię, na rozbudowę i tak dalej. I z drugiej strony tam był teren, gdzie w latach 60. zaprojektowano park dla byłych pracowników, jeszcze na tym wcześniejszym etapie, dla niewidomych. No i sobie ci niewidomi korzystali z tego parku, no i do tej pory też pracownicy sobie korzystają z tego parku. Ale dla spółdzielni w tym momencie ten teren okazuje się zbędny. Nawet balastem, bym powiedział. Natomiast, żeby się rozwinąć, rozbudować, no to muszą sprzedać ten teren. Prawda? I tu się zaczyna problem. Mianowicie taki, że wkroczyć tam chcą deweloperzy. Ten teren się styka z pasem Mynówki Królewskiej, z tym parkiem, który został już uchwalony. Wkoło są domki jednorodzinne. Czy tam nawet dwurodzinne, no ale to wiadomo, jakie budownictwo. Natomiast deweloper chce się wcisnąć za budową blokową, nie daj Boże, jakąś wysoką i ten. I cały czas jako Rada teraz podejmujemy uchwały negatywne, negatywnie opiniujemy te wszystkie projekty. No i jest konflikt interesów społeczny. Z jednej strony mieszkańcy protestują przeciwko intensywnej zabudowie, małe uliczki w ogóle, gdyby tam nawet 300 mieszkań powstało, to nie wiem, no wyjechać, bo tylko w jedną stronę jest wyjazd na ulicę Przybyszewskiego, to jest może nawet 40 minut by trzeba było czekać, prawda, żeby wyjechać. A? I to jest jeden temat społeczny, a drugi to jest taki, że spółdzielnia zatrudniając niepełnosprawnych w tym bilansie rocznym, no wychodzi plus minus na zero. A ideą jest dać pracę, zatrudnienie, płacić podatki, ubezpieczenia, tak? Nie wybudują z tego, nie rozbudują zakładu, więc muszą sprzedać ten teren. A? I tutaj no, mocno mieszkańcy się zaangażowali w zbieranie podpisów przeciwko, znaczy protestujących przeciwko tej zabudowie. Ja podjąłem się mediacji, mianowicie takiej, żeby miasto przejęło te tereny, ten teren zielony. To jest teren o powierzchni hektara. Żeby przejęło ten teren, otworzyć tą przestrzeń dla mieszkańców, poszerzyć ten trakt spacerowy Mynówki Królewskiej, zrobić taki skwer nawet. Ten. Nawet mam pomysł daleko idący, że być może nawet ten skwer nazwać imieniem Wisławy Szymborskiej, bo mieszka przy, tak powiem, Mynówce Królewskiej, jak Piastowska. Ten. I ta Mynówka była jej też ulubionym miejscem spacerowym, powiedzmy, i na odpoczynek. Ale to jest jakby melodia przyszłości. Natomiast pierwsza sprawa to jest taka, żeby miasto przejęło ten teren, a dzięki temu Sanel będzie się mógł rozbudować i utrzyma tą drugą sprawę dotyczącą zatrudnienia niepełnosprawnych i jakby zwiększenie swojej konkurencyjności. To jest jeden temat. No, drugi temat to jest z kolei teren zielony przy ulicy Rydla, tam gdzie jest Ford. I to jest teren własności Agencji Mienia Wojskowego, która też na sprzedaż to wystawiła. Tam są w tej chwili jakieś baraki, powiedzmy, garaże, jakieś takie historie. No i też jest konflikt interesów.
Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się zbędnych terenów, bo jest to logiczne. Za sprzedane tereny po jak najlepszej cenie kupuje sprzęt dla wojska, kamizelki, hełmy, dobrą broń, dobre wyposażenie, jak mówi, czołgi czy inne historie. Żeby żołnierze czuli się bezpieczni i żeby swoje misje mogli pełnić w jakiś przyzwoity warunek. I też jest konflikt interesu. Jak wejdzie deweloper, no to już tam opiniowaliśmy też negatywnie WZ-ki na blokową, wysoką zabudowę, też może nawet na kilkaset mieszkań. I też mieszkańcy się mocno mobilizują. Powstało stowarzyszenie, z kolei drugie mieszkańców Bronowic, które, że tak powiem, występuje jako strona już tych postępowania o WZ-kę. Walczy o swoje, wspiera dzielnice, więc jeśli jest jakieś zagrożenie, to ludzie się mobilizują i no, działają na rzecz tej małej społeczności lokalnej. Ale tu jest współdziałanie, tu idziemy together. Razem zbieraliśmy podpisy, razem spotykamy się tam, czy powiedzmy z władzami miasta Krakowa, czyli z panem prezydentem, czy z panią wiceprezydent Kotelbą. Także mam nadzieję, że uda się to jakoś rozwiązać, a zwłaszcza jeśli chodzi o ten teren Sanelu, chociaż jest trochę problem. Czyli zaangażowanie jest. Jest zaangażowanie. Jak jeżeli, tak, bo tak, to jesteśmy troszkę tacy uśpieni, prawda? No ale też mieszkańcy tam zbierają podpisy, że tam no, chcieliby, żeby faktycznie no, czy ulicę wyremontować, czy chodnik, czy jakieś takie historie. Więc no to jest cenne, to jest cenne. Ale chcę też powiedzieć o jednej rzeczy może, o zmianie trochę filozofii, odkąd zostałem przewodniczącym rady jeszcze w poprzedniej kadencji. Jakby starałem się zmienić filozofię zarządzania czy prowadzenia dzielnicy, a w zasadzie w jakie kierunki pójść. I tutaj dla mnie taką ewidentną sprawą to było między innymi dzieci i młodzież, czyli edukacja i sport, wychowanie poprzez sport, czyli poprawa po pierwsze bazy sportowej i to się dzieje i to się realizuje faktycznie. Ma z tego doprowadzenie do takiej ślejszej współpracy klubu sportowego Bronowianka, bo tak jeden klub mamy i szkół. Druga rzecz to jest emeryci, czyli no, osoby w wieku emerytalnym, żeby jakby wyciągnąć ich trochę z tego kręgu zamkniętego. Ja nie mówię, że wszyscy seniorzy tam, że tak powiem, są zdani tylko na siebie i ten, ale jednak, żeby no, wychodzili z domu, żeby po prostu mieli zainteresowania, żeby mogli coś też przekazać od siebie i w ten sposób wybudowaliśmy taki pawilon przy Szkole Podstawowej numer 153 przy ulicy na Błonie, gdzie ulokowany został klub seniora, którą prowadzi organizacja pozarządowa. Dzielnica przeznaczyła środki i w konkursie ofert zostało wybrane Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym Niepełnosprawnym imieniem Jana Pawła II i oni to prowadzą, przynajmniej do końca tego roku. Przeznaczyliśmy te środki na przyszły rok, tylko po odbyciu konkursu no, może inna organizacja wygra, będzie inna prowadzić. Ale już seniorzy mają miejsce, powiedzmy, gdzie mogą się spotykać, gdzie mogą coś robić i to jest bardzo ważne, ale chcę powiedzieć też, że to pierwszy klub seniora w formule takiej zorganizowanej powstał chyba po 10 latach. Czyli przy MOPS-ie jest kilka klubów seniora, czy tam przy MDDPS-a, prawda? Natomiast to jest po 10 latach w Krakowie powstał pierwszy klub prowadzony przez organizację, co prawda pozarządową, dla seniorów. To pokazuje skalę, no nie powiem zaniedbań, ale no, nic się nie dzieje. A? Mało z tego, chcemy iść dalej i będziemy starali się do powstania kolejnego klubu.
troszkę w innym miejscu. A czy to też jest jakby zainicjowane przez radnych, czy? Tak, no to jest, nie będę ukrywał, że to jest pomysł pani Alicji Gackiewicz, wiceprzewodniczącej rady, no i mój. Natomiast, tak jak mówię, no większość rady tutaj wspiera tą inicjatywę bez mrużenia oka. A reszta właśnie radnych z dzielnicy Bronowice, jak według pana wygląda ich kontakt z mieszkańcami, czy coś pan o tym wie, albo... To znaczy, powiem tak, no myślę, że tak, myślę, że w jakiś sposób tak, bo jeśli są takie punkty sporne, no to widać, że też zbierają podpisy pod różnymi akcjami, no bardzo mocno zaangażowany na przykład w sprawy właśnie ochrony tych terenów przy ulicy Rydla, którą chce sprzedać Agencja Mienia Wojskowego, jest zaangażowany Marcin Dzierżak, przykładowo jest szefem Komisji Praworządności, tu bardzo mocno współpracuje ze służbami mundurowymi, organizuje spotkania, ostatnio też w takim jednym ze spotkań uczestniczyłem, które zorganizował na temat bezpieczeństwa i naprawdę było no, kilkadziesiąt osób i poruszyliśmy też przy okazji inne ważne sprawy. Część już nawet postulatów, które tam mieszkańcy poruszyli, zostały już nawet zrealizowane. A także mówię, to są właśnie dobre rzeczy i w ten sposób kontaktują się z mieszkańcami. A jak przebiega współpraca dzielnicy z Radą Miasta? Bo pan jako też radny Rady Miasta, to może dużo powiedzieć. Teraz to już tylko mogę powiedzieć, że wzorowo. Znaczy no, tak się złożyło, że też jestem radny miasta, więc tutaj nie ma już tym bardziej żadnego problemu. Ale chcę powiedzieć też tak, że nigdy nie miałem problemów, będąc przewodniczącym, jeśli chodzi o kontakty z Radą Miasta. Można powiedzieć, że do rzadkości należały sytuacje, w których nie uczestniczyłem w sesjach Rady Miasta Krakowa jako przewodniczący poprzedniej kadencji. Na każdej sesji starałem się być, a zwłaszcza w tym czasie, kiedy jakieś sprawy dotyczyły bezpośrednio w ogóle dzielnic albo na przykład naszej dzielnicy, to w szczególności. Ale przecież też są tam tematy poruszane, powiedzmy, czy w zakresie edukacji, kultury, czy nawet różnych programów, więc starałem się być tak samo też na posiedzeniach niektórych komisji. Teraz jakby już z obowiązku troszkę, bo jestem radny miasta i też pracuję w czterech komisjach w Radzie Miasta, więc tu nie ma problemu i zawsze miałem bardzo dobre kontakty. Bardzo dobre kontakty, zwłaszcza powiem też z radnymi z naszego okręgu. No, wspomnę pana Wojciecha Hausnera, który też był zresztą radnym dzielnicy i też radnym miasta. Prawda? Więc czy z panią Martą Pateną, nigdy tutaj problemu żadnego nie miałem. Także no teraz troszkę pozycja nasza jako dzielnicy jest trochę wzmocniona. No i oczywiście odbywają się konwenty przewodniczących z przewodniczącym Rady Miasta systematycznie. Przewodniczący radzieni wskazują tematy, jakie ich nurtują i chcieliby przedyskutować. Dotyczą różnych rzeczy i na te konwenty zapraszani są w tym momencie dyrektorzy poszczególnych jednostek lub wydziałów, no żeby odpowiedzieli na nasze pytania, czy powiedzmy, żebyśmy staramy się wspólnie wypracować jakieś stanowiska. Także tutaj ta współpraca naprawdę jest, no powiem, wzorowa. A współpraca z Urzędem Miasta Krakowa? Też nie narzekam. Uważam, że znaczy nie mam problemów. No, jeśli coś jest, powiedzmy, do załatwienia, to nic prostszego, telefon, umawiam się, jadę, rozmawiamy, trzeba wizja lokalna, za dzień, dwa, trzy zamkniemy. Jedna może rzecz, która jest trudna trochę do przeskoczenia i niezrozumiała może być na przykład dla mieszkańców, to jest ta procedura i dochodzenie do szczęśliwego końca. Bo to jest tak, ktoś powie, jejku,
Dobrze, panie przewodniczący, ale tutaj, tu zagraża bezpieczeństwu, trzeba, tu jakby się słupki położyło, nie parkowałyby samochody, znaczy wkomponowało, to będzie bezpiecznie. Dobrze, biorę to na tapetę i tak dalej. No ale za 4 czy tam tydzień czasu telefon, panie przewodniczący, no obiecał pan te słupki i co? Ja mówię, dobrze, spokojnie, ale to musi się pan uzbroić cierpliwość. 3 miesiące co dajmy. Jak to 3 miesiące? Ja mówię tak. Po pierwsze, nie mieliśmy tego na przykład uchwały, musimy podjąć uchwałę, czyli na najbliższej jakiejś sesji. Komisja to musi omówić, zaakceptować lub nie, no wydać opinię. A? Nie musi być pozytywna, bo Rada może przegłosować mimo negatywne opinie jakiejś komisji. A? Nieważne. Później, wiadomo, uchwała idzie do miasta, niezależnie może od już uzgodnień pewnej, żeby tam pracownicy już zabrali się troszkę za pracę, drążyli temat. Ale jak już jest decyzja, to muszą być jeszcze pieniądze. To, że my mamy pieniądze zapisane w projekcie budżetowym, tam powiedzmy, że mamy tam 50 tysięcy na znaki, przykładowo, już jest uchwała, to nie znaczy, że ten jakiś znak będzie zrobiony, bo tak jest, to jest plan. I teraz najpierw musi być dochód, żeby można było wydać te pieniądze. Czyli jak nie ma w kasie miasta, to prezydent, jak nie mają w Zykicie pieniędzy na koncie, to nie wydadzą. Aha. No i teraz jest 18 dzielnic, są inwestycje kluczowe i ktoś tam tym dyryguje, że mówi, nie, to najpierw zrobimy to. Oho, pokazał środki, to macie tutaj 1000 zł na znaki, bo macie w planie, róbcie sobie tam jakieś znaki. No to które robimy? No, czy te słupki? To zrobimy to, tak? Czyli to trwa. Ale jak już są pieniądze, dobrze, zielone światło, projekt. No musi być projekt. Ktoś musi wziąć podkłady czy mapy, zrobić ten projekt, później go uzgodnić ze wszystkimi z Kolei Świętymi, zatwierdzić, podpisać akcent do realizacji. Jak już jest realizacja, to czasami potrzebny jest przetarg. No to znowu procedura przetargowa, firma wybiera, podpisuje się umowę. No pewne rzeczy trwają. Czyli w takim razie warto byłoby też mieszkańców właśnie przeedukować. Przeedukować, tak, tak. I dlatego jak ja spotykam się z mieszkańcami, to też mówię o tych sprawach i w takim kontakcie osobistym tak samo. No przykład źródełka. Jest źródełko przy ulicy Tetmajera, z którego korzysta wielu mieszkańców i bardzo sobie cenią wodę źródlaną. A? Łącznie z tym, że wiele osób miało kłopoty zdrowotne, zwłaszcza tam jakieś kamienie, inne historie, po przejściu na to źródełko, czyli picie tej wody z tego źródełka, wszystkie problemy zniknęły. A? I to jest dowód, że ta woda jest dobrą wodą i nie wiem pod jakim wpływem, ale w każdym razie to źródełko przestało bić, tam się coś porozlatywało, pozmurszało i to ileś lat i pierwsze zgłoszenie, problem ze źródełkiem. Dobrze, robimy rozeznanie. No to wiadomo, nie czekają na nic, jeszcze tam na zarząd, jak się zbierze i tak dalej, telefony i tak dalej, ale to nie my, to MPWiK. No to dobrze, to jak już MPWiK, no to piszemy do MPWiK, żeby w ramach tam utrzymania czy tego naprawić to źródełko. MPWiK odpisuje tam po tygodniu, bo to nie my, nie, to Ziki, prawda? No to zaczyna się ping-pong. A? No najlepiej tak złapać i załóżmy, powiedzmy. No ale Ziki mówi, nie, niemożliwe, prawda? No w końcu po jakiś, że tak, uzgodnienie okazało się, że faktycznie Ziki tam dział utrzymaniowy tych powiedzmy cieków wodnych czy jakichś tam historii. Dobrze. Zrobicie? Nie zrobimy, nie mamy pieniędzy. Jak dacie pieniądze, to zrobimy. No my jako dzielnica już też nie mamy, prawda? Bo to już powydawane, no, albo bym musiał, nie wiem, musielibyśmy wziąć nasza dyrektora i powiedzieć, panie dyrektorze, no nie dostał pan tam na nagrody dla uczniów, no musimy panu to zabrać. No jak to mi chcecie zabrać? Ja mam wszystko poukładane, mam w kalendarzu imprez, wszyscy powiadomieni, rozwalacie mi robotę. A więc to tak się powie. No więc przepychanki. No ale właśnie przez to, że mam dobre relacje z wszystkimi, staram się przynajmniej takie utrzymywać, no to tam za trzecim, czwartym telefonem wyskrobajcie coś tam, jejku, na to źródełko. No. Będziecie potrzebowali w przyszłym roku, to my zaplanujemy, zrobimy to, co wy byście tam
chcieli, oddamy wam nawiasem mówiąc, no bo taka sytuacja. Jest, dobrze, jest. Znaleźli pieniądze, tak? Znaleźli umowa, wykonanie. Firma przyszła, wykonała, źródełko bije, nawiasem mówiąc, taki krótki, mały artykuł napisałem do tej gazety Bronowickiej, że źródełko bije. I proszę sobie wyobrazić, że mam telefon przedwczoraj, we wtorek, na dyżurze. Dzwoni pan, mówi, źródełko, znaczy nie bije, to znaczy się, że ktoś nie zabezpieczył tego, bo tam jest zmienili to trochę, że jak się pompuje, że jest jakby studnia, a my się pompuje. Przedtem było cały czas coś leciało. Rozsadziło to wszystko. I nie ma wody. Ja wiem, no to tragedia. I teraz, no kto nie dopilnował, no, czy MPWiK ma to kręcać teraz, czy ZIKI, no już zapodałem temat, czy w ramach gwarancji jeszcze to coś zrobią, no bo ktoś nie pomyślał, że trzeba to słomą zabezpieczyć, tak? No i teraz problem. Pieniędzy z ZIKI nie ma, końcówka oka, my już też nie mamy, żadnych przesunięć się nie da zrobić, to nie ma możliwości. Perspektywa, nowy budżet, nowy rok, zima jest, to wyjdzie z robotami. No wiosna. No i teraz trzeba tłumaczyć ludziom, że do wiosny prawdopodobnie nic z tego. Chociaż no, mają podjechać, mają zobaczyć tam, powiedzmy, co z tym fantem zrobić, w jaki sposób. Może się uda, no może się uda, nie przesądzam sprawy. No. Panie przewodniczący, a czy słyszał pan o budżecie partycypacyjnym? Wcześniej może, albo... Partycypacyjnym, tak, tak jest. Już nawet podpytałem troszkę. No. Przyznaję się, bez bicia. Znaczy... Przy tych środkach, jakie dzielnica ma, to czy dzielnice mają, to raczej nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Natomiast gdyby to były znacznie większe środki finansowe, to przyznam się szczerze, że szedłbym tutaj w kierunku przeznaczenia jakiejś kwoty środków finansowych na Mydniki i Bronowice Małe, przykładowo. A? To były takie wioski, które gdzieś tam zostały przyłączone do Krakowa w różnym czasie. I tutaj bym faktycznie przeznaczył jakieś takie środki. Tylko pytanie jest w tym momencie, kto by to miał o tym decydować tak do końca. Bo prawdopodobnie by trzeba było stworzyć osiedla, czyli jakby instytucje, prawda? Czyli znowu być może wybory. Znaczy ten statut chyba nawet Krakowa nie zabrania jeszcze oprócz dzielnic utworzenia takich jakichś osiedli, ale tego nikt nie przerabiał, nie wiem, trzeba by się było dobrze, że tak powiem, w to wgryźć, czy taka by możliwość była, czy też musi być jakieś ciało, które powie, bo też jest tak, że to by mogło rodzić wiele innych problemów. I dam taki przykład, że jest osiedle i jest 10 uliczek i wszystkie nadają się do wyremontowania. I teraz która pierwsza? Dla mieszkańców z każdej danej uliczki ich uliczka powinna być zrobiona pierwsza i nie ma żadnych innych argumentów. A? No ja to przerabiałem. Taka prawda jest, więc mogłoby się zdarzyć tak, że mieszkańcy w sumie by się nie dogadali. No jakbyśmy wszystkich wzięli i powiedzieli nie, to ja tą, to będzie kłótnia. Będzie kłótnia, pokłócą się, poharatają się ludzie. Tak to mniej więcej wyglądają. Mówię uczciwie, z doświadczenia. Więc jeśli tak, to ktoś by tam musiał być. Może można byłoby wykorzystać stowarzyszenie, które działa, nasze to Towarzystwo Przyjaciół Bronowi, które by mogło jako zarząd powiedzieć: dobrze, mamy pomysł, to my te pieniądze proponujemy, spotkać się z mieszkańcami, żeby tak to mniej więcej zrobić. No. Więc tutaj jest ten problem taki organizacyjny, że trzeba byłoby znowuż wyłonić jakąś delegację, prawda? Która by decydowała. Która by zdecydowała właśnie, co zrobić za te pieniądze. Czy chodnik na tej ulicy, czy na innej, czy może odremontować na przykład kapliczkę, jakby trzeba było, na razie nie trzeba, mamy wszystkie fajnie, że tak powiem, odremontowane. Czy dać, nie wiem, na jakiś konkurs, tu byłby problem. Ale generalnie nie,
nie jest to jakaś zła idea. Tylko tak, jeśli bym się tak rzucało w ten, to faktycznie Mydliki, Bronowice Małe, no ale z drugiej strony może to stare osiedle przy ulicy Rydla, może to osiedle domkuje no, widok Zarzecze, czy z Hamerem i Zarudami poszerzyć. Ale to jest takie trochę dzielenie skóry na nie, no źle się wyraziłem. Ale w każdym razie inaczej. Myślę, że nie ma potrzeby, że okręgi są tak małe, radnych jest tak dużo, że obowiązkiem zresztą ich jest utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami, wsłuchiwać się w ich potrzeby, rozmawiać, nie bać się rozmawiania, spotykać się jak najczęściej i to przekładać na język Rady Dzielnicy, czyli uchwały, procedowania. Tak to bym powiedział. A co teraz według Pana dzieje się ważnego w dzielnicy? Znaczy, co jest jakby teraz takim priorytetem? Jakieś dwie rzeczy, tak. Jakieś problemy, czy jakiś pilny program, pomysł na coś? Jakby... Powiem tak, kontynuacja zamierzeń inwestycyjnych dotyczących edukacji i sportu przy wsparciu miasta Krakowa i to się dzieje. I tak jak powiedziałem, mamy projekt i złożony już wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, na rozbudowę szkoły w Mydlikach z budową sali gimnastycznej. Jest już wpisane 600 tysięcy na pierwszy etap na 2013 rok do budżetu miasta. To tutaj mocno dzięki inicjatywie mojej, też pani Marty Pateny, tą sprawę udało nam się przeforsować. Więc te pieniądze już zostały zapisane do budżetu miasta, jest to 600 tysięcy, poziom zero, robimy poziom zero. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest budowa boiska ogólnodostępnego w pasie Mynówki Królewskiej, a takiego jak jest, takie boiska są w parku Jordana, że każdy sobie przychodzi i gra, bawi się na tym boisku, powiedzmy. Nie tak jak Orlik, który gdzieś tam jest operator, powiedzmy, on tam zarządza, czy tak powiedzmy jak nawet boisko przy szkole podstawowej numer 93, które w Holendrze wybudowali, tylko ogólnodostępne. To jest jedna rzecz i też tutaj wpisaliśmy to do budżetu miasta, bo jest projekt pozwolenie na budowę. To będzie zrealizowane nie ze środków dzielnicy właśnie, a pozabudżetowy. Kolejna rzecz bardzo istotna to też wpisałem do budżetu przebudowę peronów tramwajowych na pętli w Bronowicach Małych. No, w katastrofalnym stanie są. Takie popękane, nierówne, ludzie się potykają. To jest też takie reprezentacyjne trochę miejsce, bo jest to no, w ogóle w obrębie tej pętli tak zwany dworzec przesiadkowy. Te autobusy aglomeracyjne dowożące ludzi do pracy w Krakowie, że tak powiem, spoza Krakowa, no to tu przyjeżdżają, przesiadają się na tramwaj. To jest, wydaje się, bardzo ważna rzecz. To jeśli chodzi o, no, o inwestycje, chociaż jeszcze mamy jedną rzecz, która nam nie doszła do skutku, mianowicie budowa przejścia, sygnalizacji świetlnej na przejściu w Mydlikach dla pieszych przy Klubie Kultury Mydliki Kościoła. Znaczy, tam była w ogóle ciekawa historia taka, że wszystko była. Była dokumentacja, pozwolenie na budowę i wskazane, zabezpieczone pieniądze przez dzielnicę. To była inwestycja realizowana przez dzielnicę. I okazało się tak, że wykonana została dokumentacja, wszystkie uzgodnienia, ale to już była połowa września i wcześniej prezydent, bo dokładnie 12 września już wstrzymał podpisywanie jakichkolwiek umów na realizację czegokolwiek z uwagi na kryzys. Więc musieliśmy dość mocno zabiegać o to, żeby prezydent zgodził się na puszczenie tej inwestycji jeszcze z uwagi na bezpieczeństwo. I tutaj prezydent powiedział, faktycznie
z tej całej tam listy potrzeb, nawet inne dzielnice też wskazywały, mówi, uruchamiam zielone światło, dał akcept na uruchomienie tych środków, podpisanie umowy, czyli rozstrzygnięcie przetargu. Przetarg się rozstrzygnął, ale zanim te wszystkie procedury przeszły, prawda, to okazało się, że przetarg został rozstrzygnięty w końcówce listopada, tak można powiedzieć na przełomie grudnia. I co się wydarzyło? Niestety to, co te środki, które myśmy przeznaczyli, okazały się niewystarczające, brakło 39 tysięcy. Ponieważ to była końcówka roku, nie udało się znaleźć tych 39 tysięcy. No to dramat. No to prosiłem, żeby może tak spisać, skonstruować umowę, że wykonawca wykona całość, a my zapłacimy w przyszłym roku tą brakującą kwotę. Ale żeby to tak rozbić, tą płatność. I tutaj było nawet ok, wszystko, tylko przyszła zima. Właśnie grudzień zaskoczył nas od razu. Temperatury w tym pierwszym, drugim tygodniu do minus 15 stopni spadały, a inwestycja powinna być zakończona 21 grudnia. Wykonawca się już nie podjął ryzyka. Po pierwsze, prognoza pogody nie pozwalała na wykonanie prac dotyczących asfaltowania, betonowania tych przebudów. Bo tam trzeba przebudować chodniki, inne ulice. Nie podjął ryzyka, bo no, mógłby być rozliczany z tego, że do końca grudnia nie zrobił. Miesiąc niecały został, 20 dni. Więc ta inwestycja nam się nie udała, ale wpisaliśmy do budżetu miasta na ten rok 2013 i tu będę pilnował, żeby jak najszybciej w pierwszej kolejności to zrobić. To z takich, powiedzmy, najważniejsze, jeśli chodzi o inwestycje. Będziemy szli tu w kierunku faktycznie wsparcia seniorów, czyli kontynuacja działalności tego klubu seniora przy ulicy, właśnie tutaj na Bonie, w szkole podstawowej numer 153, jak również będziemy przygotowywać się, podejmować starania o otwarcie kolejnego klubu seniora, ale w perspektywie 2014 roku. I panie przewodniczący, ostatnie już pytanie. Czy pana zdaniem dzielnice powinny posiadać odrębną osobowość prawną? Czy jest to konieczne do funkcjonowania dzielnicy, czy może lepiej jest tak, jak jest? Bo to się wiąże też z zarządzaniem środkami, prawda? W pewnym stopniu. Myślę, że nie. Myślę, że raczej nie, dlatego że być może danie dzielnicy osobowości prawnej byłoby pretekstem też, albo też wymogiem jakby zwiększenia być może zatrudnienia, czyli no, za tym stoi biurokracja mimo wszystko. A? No, ja mam pewne kompetencje przydzielone przez pana prezydenta. Jeśli bym chciał na przykład, nie wiem, no, znaczy nie mogę podejmować zobowiązań finansowych, powiedzmy, tylko w zakresie tym, jakimi środkami dysponujemy, ale w zasadzie my nie dysponujemy tymi środkami tyle, tylko co na biuro i w tym zakresie, także nie widzę tu takiej potrzeby. Nie mam parcia na to, żeby, nie wiem, mieć osobowość prawną jako przewodniczący, to pan już więcej upraw. Nie ma potrzeby. Ja myślę, że ten system się sprawdzi, który obecnie funkcjonuje. Nie widzę potrzeby. Nie widzę potrzeby. Dziękuję wam bardzo w takim razie za wywiad. Tak jest. Ja również dziękuję. Dziękuję panu bardzo. To już wszystko. Dziękuję.